Jak to możliwe, że rośliny zdolne są do zamieniania obecnego w powietrzu dwutlenku węgla w życiodajny cukier? Możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie poznając tak zwany redukcyjny cykl węgla. Cykl ten częściej nazywany jest cyklem Calvina bensona szama, od nazwisk jego odkrywców. Tak naprawdę to najczęściej nazywa się go po prostu cyklem Kalwina. Profesor Calvin był szefem grupy badawczej, w którym ten cykl został odkryty i opisany i został za to uhonorowany nagrodą Nobla w roku 1961. Nagroda była przyznana w dziedzinie chemii. Cykl Kalwina jest często nazywany również jako niezależna od światła faza fotosyntezy. To właśnie w cyklu Kalwina dzieje się ta magia, która z nieorganicznego dwutlenku węgla powoduje, że wytwarzany jest cukier w postaci. Heksos, czyli sześciowęglowych cząsteczek cukru. Przyjrzymy się zaraz w szczegółach temu, jak to wygląda, ale zanim to zrobimy, krótkie przypomnienie na temat tego, co jest niezbędne z fazy jasnej fotosyntezy, po to, żeby cykl Kalwina w ogóle mógł zajść. Mam nadzieję, że pamiętasz, że w fazie jasnej fotosyntezy powstawały dwa bardzo ważne związki, ATP i NADPH. Obydwa te związki łącznie określane są jako siła asymilacyjna. Napiszemy sobie to siła asymilacyjna. Asymilacyjna. Nazywane są tak dlatego, że służą one do tak zwanej asymilacji węgla, czyli pobierania węgla z dwutlenku węgla po to, aby zawrzeć go w związkach organicznych we wcześniej wspomnianych cukrach. Dopiszemy sobie tutaj dwutlenek węgla i zaznaczymy, że ta siła asymilacyjna jest niezbędna do tego, żeby ten dwutlenek węgla zamienić na coś, co jesteśmy w stanie zjeść, czym jesteśmy się w stanie pożywić. Zresztą o rośliny bardzo podobnie. No dobrze, przypomnijmy jeszcze sobie, że Związki nazywane siłą asymilacyjną są źródłem energii niezbędnej do przeprowadzania kolejnych reakcji, do zasilania niejako kolejnych enzymów prowadzących reakcję, przemian jednych związków w drugie. Są one także źródłem grup fosforanowych. O, tutaj mamy trzy grupy fosforanowe w ATP. Może być ATP donorem takiej grupy fosforanowej. NADPH służy natomiast jako reduktor. Co więcej. Wiemy już, że obydwa te związki są kompletnie konieczne do tego, żeby CO2 móc przemieniać w cukier. No i teraz zastanówmy się, jak to się dzieje. Sama nazwa. Cykl kalwina sugeruje, że coś się dzieje w kółko i z tym przede wszystkim chciałabym, żebyś to kojarzył. Cykl kalwina przebiega w kółko. Składa się z trzech głównych faz, które za chwileczkę sobie omówimy. Ale pierwszą rzeczą, jaką chciałabym, żebyś pamiętał, widzę, że jedna strzałka narysowana została przeze mnie w złą stronę. To, co chciałabym, żebyś pamiętał przede wszystkim oprócz tego, że cykl Kalwina składa się z trzech głównych faz, to jest to, jak zapisujemy jego sumaryczne równanie, bo to jest coś, co na pewno napotkasz w swoich podręcznikach. Mamy, jak już wiesz, naszą siłę asymilacyjną. To jest coś, co pochodzi z fazy jasnej. Zapiszemy sobie to o, oznaczymy sobie to słoneczkiem, czyli atp i NADPH. To są związki, które zostały z wykorzystaniem energii świetlnej wytworzone w fazie jasnej fotosyntezy. I mamy pojawiający się tutaj po raz pierwszy od, naszych, od początku naszych filmów o fotosyntezie dwutlenek węgla. To jest źródło węgla, z którego będzie powstawał cukier, którym żywią się rośliny, którym żywimy się my. No i teraz zobaczmy, co z tego wszystkiego wychodzi. Pierwsza i podstawowa rzecz. Cukier. Tutaj masz wzór dla glukozy, to mogą być inne sześciowęglowe cukry, ale glukoza jest takim bardzo podstawowym cukrem, o którym często mówimy w momencie, kiedy uczymy się biologii w szkole. Oprócz tego mamy ADP i grupy fosforanowe, które powstały z rozpadu ATP, i mamy NADP, które powstało po wykorzystaniu NADPH jako reduktora, no i oczywiście mamy cząsteczkę wody. Chciałam, żebyś zapamiętał to równanie, dlatego że bardzo często w taki sposób przedstawiono, przedstawione ono jest w podręcznikach do biologii. To co najważniejsze, żebyś z niego rozumiał to jest to, że mamy dostarczany z powietrza dwutlenek węgla. Oprócz tego siłę asymilacyjną z fazy jasnej fotosyntezy i dzięki temu pierwsza najważniejsza rzecz Powstaje cukier i dzieje się to dzięki temu, że rozkładane są w jakiś sposób albo zamieniane, zmieniane w procesie różnych reakcji chemicznych, ta, te związki stanowiące siłę asymilacyjną z pierwszej fazy, z fazy jasnej fotosyntezy, i do tego mamy do czynienia jeszcze z tym, że wydzielana jest woda. To jest najważniejsze, żeby pamiętać o tym równaniu. No i kiedy już to wiemy, możemy się przyjrzeć, tak jak wcześniej wspomniałem, Trzem kolejnym fazom cyklu Kalwina. One nazywają się fazą karboksylacji, fazą redukcji i fazą regeneracji. Może one na tę chwilę brzmią odrobinę skomplikowanie, ale za chwilę przekonasz się, że to wszystko jest dosyć intuicyjne i będziesz doskonale wiedział o co chodzi. Zaczynamy od początku. Faza karboksylacji to jest ta faza, w której dwutlenek węgla. Tutaj, o, masz dwutlenek węgla. jest łączony z pięciowęglowym związkiem, który nazywa się w skrócie, to, to jest skrót od jego angielskiej nazwy, o tutaj dla Ciebie zapisany, RUBP, ale po polsku nazywa się on 1,5-bisfosforybulozą. Dzięki połączeniu dwutlenku węgla, narysujemy to może innym kolorem. Dzięki połączeniu dwutlenka, dwutlenku węgla z pięciowęglową bisfosforybulozą, o, tutaj obecną, a odbywa się przy, to przy udziale takiego enzymu. Napiszemy, że to jest enzym. Tak w ogóle, to w cyklu Kalwina mamy enzymów, a enzymów, zatrzęsienie, ale na ten który w skrócie nazywa się rubisko, zwracam Twoją szczególną uwagę. To jest enzym, dzięki któremu te dwa związki o, zaznaczam je teraz dla Ciebie mogą zostać ze sobą połączone i zamienione. W związek sześciowęglowy. Tak w ogóle to ten enzym RUBISKO to jest bardzo złożony enzym, to znaczy składa się z bardzo wielu białkowych podjednostek, i w ogóle to uważa się go za jedno z najpowszechniej występujących w biosferze, czyli w sferze organizmów żywych, białko. On nie działa zbyt wydajnie, i dlatego rośliny muszą być nim, mówiąc kolokwialnie, naprawdę mocno napakowane. Tego białka jest w roślinach, w szczególności w liściach, pełno, 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 pełno to żeby przebiegać mógł cykl Kalwina w sposób wydajny. Tak więc ten enzym to jest po prostu taki kompleks białkowy, który umożliwia połączenie dwutlenku węgla z tym pięciowęglowym związkiem, którym jest 1,5-bisfosforybuloza. Wynikiem takiego połączenia to znaczy takiego przetworzenia właściwie dwutlenku węgla, połączenia, połączenia go ze związkiem pięciowęglowym dzięki enzymowi, którym, który nazywamy rubisko, jest to, że powstaje związek nazywany przez nas kwasem trzyfosfoglicerynowym. W skrócie PGA. Ten kwas trzyfosfoglicerynowy to jest związek trójwęglowy. Zapiszemy sobie może to, że o. PGA ma trzy węgle. O, tak sobie to oznakujemy, proszę bardzo. Trzy węgle. I teraz, oczywiście. Coś z tym związkiem będzie się w naszym cyklu działo dalej, jak to sama nazwa cykl na to wskazuje. No ale dobra, mamy za sobą pierwszą fazę, czyli na czym polega fa faza karboksylacji? Faza karboksylacji polega na asymilacji, czyli wchłonięciu dwutlenku węgla, przerobieniu go w jakiś taki sposób, żeby na dalszych etapach cyklu Kalwina mógł on być zamieniony w coś, co roślina po prostu będzie mogła spożytkować, czym roślina będzie się mogła pożywić. I dzieje się to dzięki temu, że na skutek połączenia ze związkiem pięciowęglowym, przy udziale takiego enzymu, który się nazywa rubisko, przemieniany jest dwutlenek węgla razem z tym właśnie pięciowęglowym związkiem w dwie cząsteczki kwasu trzyfosfoglicerynowego. I to nasze PGA, czyli właśnie kwas 3-fosfoglicerynowy, w następnej fazie, nazywanej fazą redukcji, narysujemy sobie strzałkę do tej następnej fazy. O, faza redukcji, to jest kolejna faza. Co się z nim dzieje dalej, z tym naszym PGA, czyli z naszym kwasem 3-fosfoglicerynowym? Otóż ulega on. Fosforylacji, a następnie redukcji do kolejnych związków, to się dzieje, o tutaj to powinna napisać, bo to jest strasznie ważne. Tutaj właśnie wykorzystywane są ATP i NADPH. Gdyby ich nie było, zaznaczam to dużym, dużym wykrzyknikiem, to nie byłoby możliwe przeprowadzenie reakcji, które są niezbędne do przemiany kwasu 3-fosfoglicerynowego, czyli PGA, do aldehydu. 3 fosfoglicerynowego, czyli PEGAL. Dzieje się to, tak jak wcześniej wspomniałam, na drodze fosforylacji i redukcji tutaj też uczestniczy bardzo dużo enzymów. Napiszemy sobie enzymy, do tego są niezbędne. O, w ogóle pamiętaj, że wszędzie w cyklu Calvina mamy enzymy. Tych enzymów jest bardzo dużo, ja ich nie wymieniam. Bo to nie jest niezbędne, żeby się znał. Ważne, żebyś pamiętał ten enzym, tutaj wcześniej wymieniony, rubisko, żebyś pamiętał go i żebyś go kojarzył z tym, że on jest niezbędny do tego, żeby w ogóle CO2 wcielić, niejako do cyklu kalwina. No dobra, ale my jesteśmy już dalej, jesteśmy na tak zwanej fazie redukcji. Tutaj mamy do czynienia z przemianą kwasu 3-fosfoglicerynowego, czyli PGA, w Pegal, czyli aldehyd. 3-fosfoglicerynowy, To się tak naprawdę odbywa etapami przy udziale różnych enzymów. Niezbędne jest tutaj, i to chciałam, żebyś pamiętał, ATP i NADPH. Zaznaczymy to sobie jeszcze jednym czerwonym już tym razem wykrzyknikiem. I co się dzieje dalej z tym aldehydem? Aldehyd to jest dalej związek trzywęglowy. Zaznaczymy sobie, o, trzy razy węgiel. Czyli jeszcze sporo nam brakuje do takiego momentu, w którym mamy sześciowęglowy cukier, o którym wcześniej wspominałam, że jest tym, czym będzie się koniec końców żywić roślina. Ta heksoza, czyli sześciowęglowy cukier, to może być glukoza, ale mogą to też być inne y, cukry sześciowęglowe. No dobra, ten związek, pegal, o, tutaj sobie go zaznaczymy, weźmiemy go sobie, w ramkę, to jest już coś. Co jest gotowe do tego, żeby zostało zamienione w glukozę? Oczywiście nie dzieje się to od razu. Tak jak wspomniałam wcześniej, to potrzebne są do tego enzymy, potrzebna jest do zasilenia tych reakcji energia, ale część tego aldehydu zamieniana jest właśnie na glukozę. Co ciekawe, to bardzo niewielka część. Tylko. 212, czyli 1 szósta spegal, czyli aldehydu powstającego tutaj, przemieniana jest na tym etapie na glukozę. Tak naprawdę to nie od razu zamieniany jest ten aldehyd w glukozę. Najpierw zamieniany jest w taki cukier sześciowęglowy, który nazywany jest 1/6 fruktozą, ale z takiej 1,6-bisfosfofruktozy bardzo łatwo jest już zrobić glukozę, dlatego my tutaj upraszczamy to i rysujemy sobie strzałkę i mówimy, że to jest glukoza. Większość natomiast tego aldehydu przechodzi do fazy regeneracji. W tej fazie regeneracji aldehyd 3-fosfoglicerynowy z tutaj, o, pegal, zamieniany jest na skutek wielu kolejnych przemian, dlatego zaznaczałam dla Ciebie taką super długą tutaj tę strzałkę, żebyś pamiętał, dzięki temu, że tutaj tych reakcji jest bardzo dużo po drodze. Zamieniany jest on z powrotem na drodze tych licznych, licznych przemian w związek, który niezbędny był do tego, żeby zasymilować dwutlenek węgla w fazie karboksylacji, czyli w 1,5-bisfosforybulozę. 1,5 fosforybulaza jest tutaj o i tutaj powstaje ona po licznych licznych przemianach z pegal czyli z aldehydu 3-fosfoglicerynowego. Tak więc zatoczyliśmy koło. Mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ten związek, który jest niezbędny do tego, żeby wcielić do cyklu Kalwina, CO2, czyli dwutlenek węgla, jest odtwarzany. I tak naprawdę, tak jak, tak jak Ci wspomniałam, większość PEGAL powstającego po etapie y, redukcji jest potrzebna właśnie po to, żeby odtworzyć cząsteczki 1,5 bisfosforybulozy niezbędne do tego, żeby CO2 do cyklu kalwina wprowadzić. No ale wiesz już, że to, co najważniejsze z punktu widzenia organizmu żywego, czyli dostarczenie mu pokarmu, dzieje się tutaj. To właśnie z PEGAL, czyli ze wcześniej wspomnianego aldehydu, powstają cukry sześciowęglowe. Najbardziej znanym z nich jest glukoza. Ale ciekawe jest to, że nie jest to cykl tak super wydajny, że większość spegal zamieniana jest w glukozę. Tylko właściwie mniejszość, jak już wiesz, jest to mniej więcej jedna szósta tego, co po etapie redukcji mamy. Chciałam ci jeszcze na sam koniec pokazać. Taki obrazek, który możesz często zobaczyć w podręczniku, po to, żeby on dla ciebie nie był przerażający. Chciałam, żebyśmy krótko przyjrzeli się razem temu obrazkowi i zobaczyli, że to co na nim widać, to jest dokładnie to samo, o czym żeśmy mówili. Na poprzednich slajdach, tylko w troszeczkę innej formie. To koło, które tutaj jest zaznaczone, oznacza tyle, że to jest cykl. Widzisz, że masz tutaj podpisane fazy karboksylacji, fazę redukcji, fazę regeneracji. Po kolei masz trochę bardziej dokładnie zaznaczone związki, w które przemieniane są kolejne w cyklu Kalwina związki węgla, żebyś widział, jak to się dzieje. To, co chciałam Ci powiedzieć, to jest to, że zawsze takimi strzałkami, to już na pewno wiesz z filmów z chemii, my sobie tutaj tylko to przypomnimy, że takimi strzałkami półokrągłymi, takimi jak tutaj, o i tutaj, i jeszcze w jednym miejscu tu, o, to jest zawsze oznaczenie, że reakcja odbywa się z wykorzystaniem czegoś. Jak widzisz, tutaj wykorzystywany jest ATP, o, tutaj wykorzystywany jest NADPH, tutaj wykorzystywane jest ATP znowu. Chciałam tylko zwrócić Twoją uwagę na to, że ostateczny produkt cyklu Kalwina, ostateczny z punktu widzenia tego, co jest najbardziej użyteczne dla organizmów żywych, czyli glukoza, jest tutaj. O, zaznaczyłam dla Ciebie glukozę. I zobacz, jeszcze raz zwrócę Twoją uwagę, że to jest tylko jedna odnóżka cyklu Kalwina. Tak naprawdę, to, co dzieje się najważniejszego dalej, to jest to, że aldehyd 3-fosfoglicerynowy zamieniany jest dalej na drodze. Różnych, wielu przemian, to jest nawet tutaj napisane, kilka związków pośrednich, dzięki fazie regeneracji, z powrotem w 1,5 bisfosforybulozę niezbędną do tego, żeby dwutlenek węgla wprowadzić do cyklu Kalwina. To jest przegląd cyklu kalwina, ale myślę, że, że jeżeli będziesz potrzebował poznać szczegółowo nazwy wszystkich kolejnych powstających w nim związków, zawsze możesz skorzystać z takiego diagramu, jaki widzisz tutaj. Najważniejsze jest, żebyś rozumiał, że cykl kalwina niezbędny jest do tego, żeby dwutlenek węgla zamienić w cukry, które są w stanie zasilić nasz organizm, zasilić metabolizm roślin i oczywiście nasz, ponieważ my potem te rośliny zjadamy. Do usłyszenia następnym razem.